Czy masz świadomość? Nadejdzie dzień, kiedy człowiek będzie musiał walczyć z bardzo niebezpiecznym wrogiem swego zdrowia, z hałasem, tak samo jak kiedyś walczył z cholerą i dżumą. Robert Koch. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek audycji Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj cytat pochodzi z książki Kultura a środowisko akustyczne człowieka. Książka jest dość stara, bo z 1967 roku. Natomiast Państwa i moim gościem jest dzisiaj dr Jan Felcyn z Katedry Akustyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. No, myślę, że Państwo już się domyślają, o czym będzie dzisiejszy odcinek. Będzie dzisiaj o hałasie. Panie doktorze, dlaczego powinniśmy się interesować hałasem? Dlatego, że w długoterminowej perspektywie ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, co zostało zresztą zbadane i udowodnione. Co zresztą zostało też zawarte wprost w takim dużym dokumencie opracowanym przez Światową Organizację Zdrowia w 2018 roku. No i tam najsilniej wykazano związek pomiędzy działaniem hałasu a chorobą niedokrwienną serca. Natomiast oczywiście hałas też wpływa na nasz organizm nieco bardziej pośrednio, no bo często się mówi też o tym, że taką oznaką wpływu hałasu na nasze życie jest wybudzanie się w nocy. No i teraz, jeżeli będziemy się wybudzać w nocy, to będziemy gorzej spać, jak gorzej śpimy, to jesteśmy niewypoczęci, w związku z czym nasz organizm gorzej generalnie funkcjonuje. No i to wszystko gdzieś tam rzeczywiście wieloletnio może prowadzić do jakichś chorób. No i hałas ma też wpływ po prostu na naszą koncentrację, na takie poczucie ogólnego zmęczenia, tak zwaną dokuczliwość, którą możemy odczuwać. Także to wszystko są takie czynniki, które no jakby nie wybijają się na pierwszy plan. To nie jest tak, że jak złamiemy sobie nogę, to od razu ta noga nas boli i wiemy, że złamaliśmy nogę, ale ten hałas gdzieś tam długoterminowo na nas na pewno działa. Te badania, o których pan wspomniał, 2018 rok, no właściwie chyba o hałasie i o tym, że on ma wpływ, szkodliwy wpływ na zdrowie, to wiadomo od dawna, a te badania są takie no świeże. W czym one są szczególnie ważne? Znaczy, to jest też taki dokument, w którym cały panel ekspertów z wielu krajów, również z naszego uniwersytetu, pracował nad tym, jakie powinny być zalecane dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, czyli te mityczne decybele, ile powinno ich być w środowisku po to, żebyśmy mogli uznać, że ten hałas, jakby minimalizujemy jego wpływ na nasze zdrowie. No i te propozycje, które są zawarte w tym dokumencie, no trzeba powiedzieć, że są dość radykalne. To znaczy, gdybyśmy chcieli na przykład dzisiaj z dnia na dzień wprowadzić te normy w Polsce, to te różnice w skrajnych przypadkach, na przykład dla hałasu drogowego w nocy, wynoszą 20 decybeli. Ponieważ to jest skala logarytmiczna, to jest no ogromnie dużo i właściwie oznaczałoby radykalne działania od razu zmierzające do wyciszenia tego hałasu drogowego. Toczą się też na podstawie tego dokumentu obecnie prace w Unii Europejskiej nad tym, jak przeliczać ryzyko właśnie związane z oddziaływaniem hałasu na organizm ludzki. Tam są takie wartości relatywnego ryzyka i absolutnego ryzyka związane właśnie z poszczególnymi chorobami, które ten hałas może wywoływać. No i tak w takiej długoletniej perspektywie, gdzieś tam z tyłu głowy niektórych badaczy jest też takie pytanie, czy nie powinno się ujednolicić norm hałasu, no bo dlaczego na przykład w Polsce może być głośniej niż na przykład w Szwajcarii czy nawet w Niemczech? No właśnie, a dlaczego jest głośniej pana zdaniem? To znaczy, dlaczego jest głośniej? Myślę, że no tutaj nie odkryjemy Ameryki, jeżeli powiemy, że największym i najpopularniejszym źródłem hałasu w ogóle w Europie jest hałas drogowy. No i on się oczywiście bierze stąd, że mamy bardzo duże obciążenie dróg, jeśli chodzi o samochody, zwłaszcza w Polsce, gdzie te wskaźniki
choćby liczby aut na 1000 mieszkańców w różnych miastach są bardzo wysokie. W związku z czym no, ten hałas drogowy dominuje i on też jest tym, który najczęściej jest wskazywany w wielu badaniach przez mieszkańców jako najbardziej dokuczliwy. Na druga sprawa to jest to, że normy polskie, jeśli chodzi o hałas, zostały ostatni raz zmienione bodajże w 2013 roku przez ministra Korolca i wówczas zostały nieco podniesione. To był trochę efekt tego słynnego, tej słynnej debaty na temat tego, dlaczego mamy kilometry ekranów akustycznych wzdłuż autostrad. Tam była wielka debata, się zastanawiano, czy nie jest to problem związany też z tym, że ktoś musi w cudzysłowie zarobić. No tak czy inaczej skończyło się to między innymi tym, że te normy zostały podwyższone, czyli generalnie rzecz ujmując może być trochę głośniej niż mogło być wcześniej. No a te normy nasze w stosunku do tych wytycznych tego panelu, o którym pan mówił, WHO, rozumiem, że są dużo bardziej liberalne. Tak, one są dużo bardziej liberalne, przy czym też trzeba rozróżnić, że w tym naszym rozporządzeniu jest rozróżnienie na wiele różnych stref zamieszkania i tam według tego rozporządzenia najgłośniej może być w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, czyli tam są jakby najbardziej liberalne te normy. Najbardziej restrykcyjne są w strefach uzdrowiskowych i szpitalnych, gdzie powinno być rzeczywiście znacznie ciszej według tej normy, według tego rozporządzenia. No i oczywiście jest tam jeszcze parę innych rodzajów zabudowy, które są w tym rozporządzeniu wyszczególnione, jak na przykład zabudowa wielorodzinna, zabudowa jednorodzinna, tereny rekreacyjne i tak dalej. A to, że taki dokument się ukazał w 2018 roku, ten Światowej Organizacji Zdrowia, to rozumiem też wynika chyba z coraz większej świadomości, że ten hałas ma tak destrukcyjny wpływ na jakość naszego życia. No tak, bo to jest rzeczywiście temat, który tak naprawdę, w ogóle temat hałasu można powiedzieć, że niedługo skończy chyba 100 lat, bo z tego co pamiętam, jeden z takich pierwszych artykułów na temat hałasu ukazał się w 1923 roku chyba. Te pierwsze artykuły dotyczyły generalnie hałasu związanego z pisaniem na maszynie w jakichś centrach związanych właśnie z przepisywaniem tekstów. I potem to się oczywiście rozwijało. Takim większym przyczynkiem do większego zajęcia się hałasem był też rozwój lotnictwa po II wojnie światowej, ponieważ powstało wiele dużych lotnisk, no i mieszkańcy wokół tych lotnisk zaczynali narzekać, że im jest głośno. W związku z czym na tej kanwie powstawało coraz więcej dokumentów. Natomiast te badania zawsze były takie robione, powiedzmy, według uznania danej osoby. To znaczy nie było żadnych norm, żadnych konkretnych wskazań i tak dalej. No i takie pierwsze, większe badania zbierające do kupy te wszystkie poprzednie i starające się to zanalizować, czyli tak zwana metaanaliza, to jest początek lat 2000. I na podstawie tych badań w roku 2002 Unia Europejska wprowadziła tak zwaną dyrektywę END, czyli Environmental Noise Guidelines Directive. I w tej dyrektywie było wprost zawarte, że państwa członkowskie muszą monitorować poziom hałasu, że muszą to robić każde większe miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców, że te dane muszą być publicznie dostępne, że minimum co 5 lat to sprawdzamy, że jeżeli są jakieś przekroczenia, to należy wdrażać tak zwane plany naprawcze, czyli dążyć do tego, żeby ten hałas ograniczać. No i na tej podstawie też, ponieważ Unia coś wymusiła, no to więcej badań było, bo mieliśmy więcej danych, więc też było łatwiej zanalizować to, co się ukazywało i przewidywać właśnie wpływ tego na nasze zdrowie, co generalnie też się wpisuje po prostu ogólnie większe zainteresowanie zmianami klimatu, ekologią, zrównoważonym rozwojem i tak dalej. To wspomniał pan, że ta historia tutaj badań związanych z hałasem ma już blisko 100 lat. I ja ten cytat Roberta Kocha, ja przypomnę, on żył w latach 1843-1910, także zapowiadając, że kiedyś będziemy w dużym niebezpieczeństwie, jeśli chodzi o hałas, podobnym do cholery czy dżumy, no to on takim tutaj się stał prorokiem.
Natomiast wracając do tego, co pan powiedział a propos tych map akustycznych, tych planów naprawczych, to jak to wygląda? Czy to się faktycznie dzieje w polskich miastach? Tak, dzieje się i ja może nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia z większością miast w Polsce, natomiast wiem na pewno, że właściwie w każdym mieście, w którym istnieje tak zwany system informacji przestrzennej, czyli te takie warstwy mapy, gdzie możemy zrobić sobie widok i ewidencji działek i własności gruntów i tak dalej, też powinna być warstwa związana z mapą akustyczną. Ja jako poznaniak wiem, że w Poznaniu ostatnia taka mapa była robiona w roku 2017 i rzeczywiście te wszystkie kwestie związane z mapą akustyczną są do podglądu na portalu systemu informacji przestrzennej miasta. Można sobie wejść, zaznaczyć odpowiednią warstwę, powiększyć mapy i wprost zobaczyć, czy gdzieś, gdzie chcemy sprawdzić, jest przekroczenie hałasu, czy nie, oraz jakie te jego poziomy w środowisku panują. A dane są zbierane do tego systemu w jaki sposób? Czy to jest wiarygodny system? No to jest cała szeroka dyskusja, która pewnie kiedyś się zaczęła i de facto nigdy się nie skończy, bo oczywiście gdybyśmy chcieli mieć absolutną pewność, że wszystkie wartości są idealnie oszacowane, to po prostu musielibyśmy całe miasto obstawić systemami pomiarowymi, co jest raczej niemożliwe ze względu na koszty takiego rozwiązania, no i całą logistykę. Natomiast to się najczęściej robi w ten sposób, że istnieją pewne modele numeryczne, które na podstawie istniejących danych o hałasie modelują te wartości, które będą panowały wokół tych punktów pomiarowych. No i takich punktów pomiarowych w Poznaniu, z tego co pamiętam, wyznacza się blisko 150. I to są miejsca, w których monitoruje się ten hałas długoterminowo, czyli przez rok, czy nawet dłużej. I na tej podstawie, zbierając cały czas dane, potem wrzuca się je do takiego modelu i się to wszystko odpowiednio modeluje. Te modele oczywiście biorą pod uwagę bardzo dużo różnych rzeczy, czyli rodzaj nawierzchni, natężenie ruchu, warunki atmosferyczne itd., itd. I też Unia Europejska stwierdziła nie tak dawno, że powinno się ujednolicić te sposoby właśnie przewidywania jakby tych wartości, modelowania hałasu, i wprowadziła taką nową metodę, która się nazywa KNOSOS. Ona od niedawna jest obowiązkowa. Natomiast tam też panele ekspertów wskazywały na pewne niedociągnięcia w tym modelu, w związku z czym, z tego co wiem, on też był nie tak dawno uaktualniany. I to ma być taka metoda, którą będą stosowały wszystkie państwa członkowskie też, żeby jakby ułatwić porównywanie tych wartości pomiędzy państwami. No właśnie, często pan wspomina Unię Europejską. A co takiego się stało, jeśli chodzi o działanie Komisji Europejskiej, co musimy brać pod uwagę jako obywatele, a też jako państwo, jako Polska? Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No tak, Komisja Europejska pozwała Polskę przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie za zaniechania dotyczące działania związanego z hałasem. Przy czym tutaj chodzi głównie o to, że nie było odpowiednich właśnie pomiarów i planów naprawczych dla dróg, z tego co pamiętam, najbardziej obciążonych ruchem drogowym, a także chodziło o kwestie związane z planami naprawczymi. No, jeśli chodzi o te drogi, to tam chyba była jakaś kwestia bardziej administracyjna, to znaczy zmieniono w reformie jakieś uprawnienia, przesunięto pomiędzy jednostkami, w związku z czym jedne jednostki tym się już nie zajmowały, inne się jeszcze nie zajmowały, więc chyba stąd wynikało to opóźnienie, ale z tego co wiem, dla tych dróg ostatecznie te plany już powstały, ale ponieważ Unia Europejska ma dużą latencję, jeśli chodzi o działanie, no to bazowała na tych starszych danych, których wówczas nie było. A jeśli chodzi o plany naprawcze, to Unia Europejska wprost stwierdziła, że tak właściwie to za mało jest konsultacji społecznych i za mało poświęcamy temu tematowi hałasu uwagi społecznej, jeśli chodzi o to właśnie, jak ten hałas zmniejszać. Ona tam wskazała wyraźnie, że to nie jest tak, że powinniśmy ograniczać ten hałas tylko w tym miejscu, gdzie są przekroczenia, ale ten hałas ogólnie powinien być zmniejszany. I że też każdy z takich planów naprawczych, czyli tego, co powinniśmy zrobić, powinien być szeroko konsultowany, tak żeby każdy miał okazję się wypowiedzieć.
A się okazuje, że nie w każdym mieście w Polsce, czy nie przy każdej drodze da się to tak samo dobrze zrobić. I dlatego ta Komisja Europejska nas pozwała, jakby żądając od Polski, żeby była bardziej transparentna, jeśli chodzi o te działania przeciwhałasowe. No właśnie, tutaj jak pan tak mówił o tym, jak Komisja Europejska podchodzi do tematu, to taki kolejny cytat z tej książki Kultura, środowisko akustyczne człowieka. Hałas charakteryzuje się pod względem psychologicznym szczególnym fenomenem. Nie zawsze słyszymy go najgłośniej na tle wielkości innych podniec słuchowych, ale za to zawsze przeżywamy go najgłębiej. Czy my na co dzień sobie zdajemy sprawę z tego, jak hałas wpływa na nasze życie? Czy możemy dzisiaj powiedzieć, że mamy taką samą świadomość w tym obszarze, jak świadomość na temat smogu? No wydaje mi się, że ten hałas się dopiero zaczyna przebijać do świadomości, przynajmniej polskiej, bo powiedzmy, że w europejskiej narracji to on już jest obecny, natomiast w Polsce rzeczywiście smog ostatnio zdominował tę narrację. Natomiast warto wspomnieć o tym, że Unia Europejska czy też Europejska Agencja Środowiska wprost mówią, że hałas i smog to są dwa najpopularniejsze zanieczyszczenia występujące w Europie. Czyli i ten smog, i ten hałas to są właściwie takie zanieczyszczenia, z którymi najczęściej będziemy się spotykać. No i jeśli chodzi o hałas i nasze reakcje na niego, to najczęściej my jakby uświadamiamy sobie istnienie hałasu w momentach, powiedzmy, interwencyjnych. To znaczy, nie wiem, sąsiad robi imprezę i jest za głośno, albo robi remont i kuje cały dzień, w związku z czym nam to przeszkadza. Albo odbywa się jakaś, w cudzysłowie, impreza na skwerku. I to wtedy jesteśmy gotowi jakieś działania podjąć. Natomiast na co dzień, kiedy działamy gdzieś w mieście czy w domu, to pewnie na ten hałas większej uwagi nie zwracamy, co nie znaczy rzeczywiście, że go nie ma. No właśnie, od blisko 20, ponad 20 lat, corocznie w kwietniu, w tym roku ten dzień wypada na 25 kwietnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. Pojawiają się też nazwy tego dnia, Międzynarodowy Dzień Walki z Hałasem. Jak pan postrzega ten dzień? Czy on tutaj w Polsce ma odpowiednie nagłośnienie? On jest dostrzegany przez Polki i Polaków? No wydaje mi się, że tak ogólnokrajowo to nie. On się sprowadza pewnie do takich inicjatyw bardziej lokalnych. My w Poznaniu się staraliśmy w ostatnich latach, kiedy to jeszcze było możliwe, zanim się pojawiła pandemia, robić takie spotkania właśnie w szerszym gronie, zwłaszcza w centrum miasta, żeby zapraszać tam też mieszkańców i mieszkanki Poznania. I też przeprowadzać wiele takich prezentacji również związanych z tym, na przykład jak nasze komórki słuchowe reagują na nadmierny hałas. Jak nasz słuch może postrzegać świat, na przykład kiedy mamy aparat słuchowy, czy jak się zmienia percepcja barwy dźwięku i takie różne rzeczy. Więc to pod tym względem lokalnym to myślę, że tak. Natomiast ogólnopolsko to jest dosyć duży problem. I jeśli chodzi o taką edukację związaną z hałasem, to też wydaje mi się, że mamy w Polsce dużo do nadrobienia, bo też to jest często wpisane właśnie w te działania antyhałasowe, że powinniśmy ludzi informować o tym, że hałas im szkodzi i co mogą zrobić, żeby go ograniczać. No, w Polsce najczęściej to się sprowadza właśnie do tych tak zwanych planów naprawczych, czy też programów ochrony środowiska przed hałasem, które się wdraża chociażby w poszczególnych miastach właśnie, żeby ograniczyć ten hałas. Natomiast no, to są takie działania, bym powiedział, doraźne, a brakuje nam takiej szerszej strategii, takiego dalekowzrocznego spojrzenia na to, co powinniśmy zrobić, żeby ten hałas ograniczać, powiedzmy, w perspektywie kilkunastu czy nawet kilkudziesięcioletniej. No właśnie, a w jaki sposób walczyć z hałasem? Jak przeciętny obywatel, co on mógłby robić?
No, to jest szeroki i dosyć trudny temat, dlatego że hałas tak naprawdę najskuteczniej jest ograniczać już na etapie jego powstawania, czyli jego emisji, bo te wspomniane wcześniej ekrany akustyczne to już są po prostu takie metody barierowe, które mają utrudnić dotarcie tego hałasu w określone miejsce, no ale on tam za tym ekranem nadal jest. W związku z czym najlepiej byłoby po prostu nie emitować tego hałasu. No i nie emitować hałasu to się wiąże najczęściej, przynajmniej z tego punktu widzenia ruchu drogowego, o którym wspominałem już nieraz, po prostu z ograniczeniem natężenia ruchu i prędkości tego ruchu, bo wykazano dosyć silną zależność pomiędzy prędkością pojazdów a generowanym przez nie hałasem. I stąd też można powiedzieć, że właściwie i smog, i hałas idą w parze, jeśli chodzi o pewne działania, które mogą go ograniczać, no bo o smogu mówimy oczywiście o tak zwanej niskiej emisji, no ale ten udział ruchu samochodowego w smogu też jest niepomijalny i tak samo jest z hałasem, że ograniczenia prędkości czy ograniczenia przepustowości danych ulic to są też działania, które wiążą się właśnie z tym, że ograniczamy ten hałas. Zmiana nawierzchni, na przykład zbrukowanej na asfaltową, tak zwany cichy asfalt. Jeśli chodzi o hałas szynowy, to szlifowanie główki szyny po to, żeby ona była równa, więc żeby te wózki, na przykład tramwajów, nie robiły tego tydy, tydy charakterystycznego gdzieś tam na torach tramwajowych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my też musimy pamiętać o tym, że często nasze działania, taka codzienność po prostu generuje jakiś hałas i możemy niektóre z tych rzeczy ograniczać. No, ja tutaj zawsze wspominam tak zwanych DJ-ów komórek, którzy gdzieś tam na przykład idą z przenośnym głośnikiem czy z komórką i muszą sobie odgrywać swoją ulubioną muzykę właśnie tak, żeby wszyscy wokół słyszeli. No nie muszą, nie muszą i my nie jesteśmy wcale chętni najczęściej, żeby słuchać tej muzyki. Tak samo, jeżeli ktoś na przykład planuje prace remontowe, to też zawsze jest łatwiej ludziom znieść hałas, jeżeli ktoś z nimi porozmawia. Więc jeżeli my planujemy remont, to miło jest na przykład podejść do sąsiadów albo wywiesić ogłoszenie, że słuchajcie, niestety muszę zrobić to i to, w związku z czym będzie głośno, przepraszam, mam nadzieję, że się zrozumiemy, jakby coś, proszę się kontaktować. Wtedy jest zupełnie inny odbiór takiej pracy, niż jeżeli ktoś nagle, w momencie, kiedy my mamy na przykład ważną telekonferencję, zaczyna nam właśnie wiercić nad głową. Także to też jest kwestia pewnego dialogu i poszukania kompromisu. Oczywiście na pewno w miastach zawsze będzie trochę głośniej niż powiedzmy gdzieś na jakiejś łonie natury, ale z drugiej strony też nie można wychodzić z takiego założenia, które niestety często wielu z nas ma, to znaczy mieszkasz w mieście, to się musisz pogodzić z tym, że nie wiem, jest smog, że jest głośno, że śmierdzi i tak dalej, i tak dalej. No niekoniecznie, zwłaszcza, że w tych miastach jednak żyje bardzo dużo osób, w związku z czym no, zadbajmy też o tych, którzy w tych miastach żyją. No mi tutaj się przypomina, akurat mieszkam na osiedlu Bałuty w Łodzi, no dość nerwowa atmosfera, kiedy rano kosiarki systematycznie wychodzą na trawniki spółdzielni na terenie, której mieszkam i bloku, no i od 7-8 jest koncert. No tak, więc kosiarki to jest jedna sprawa, druga sprawa jesienią to są na przykład te słynne dmuchawy do liści, które też mając silniki spalinowe raz generują hałas, dwa generują zanieczyszczenie powietrza. Także owszem, jest cała masa takich no, powiedzmy drobnych elementów, które składają się na ten krajobraz akustyczny, bo to też jest ważne z punktu widzenia właśnie znowu smogu i hałasu, że o smogu jest trochę łatwiej mówić, dlatego że dla smogu mamy konkretne wskaźniki. Możemy zmierzyć ten benzoapiren, poziom pyłu PM2,5, PM10 i wiemy, jaka jest sytuacja. A z hałasem oczywiście możemy zmierzyć decybele, ale musimy też pamiętać o tym, że hałas jest często pojęciem subiektywnym. To znaczy jakiś dźwięk, który dla nas jest niepożądany, niekoniecznie będzie niepożądany dla kogoś obok nas. W związku z czym jeżeli na przykład mamy, nie wiem, mecz na stadionie, no to ci kibice, którzy tam na tym stadionie są, są zachwyceni, że jest głośny doping, że mogą sobie pokibicować i tak dalej, a ludzie, którzy mieszkają wokół stadionu, niekoniecznie chcą tego słuchać. No więc tutaj pokazuje się ten kolejny problem związany właśnie z tą subiektywnością hałasu, więc
to wydaje mi się, że nigdy nie będzie tak, że powiemy wprost, że dane dźwięki są złe, a dane dźwięki są dobre. Tak, a jeszcze na koniec takie pytanie, a takie praktyczne też związane z pomiarem. Rozumiem, że są jakieś mierniki, które można sobie, nie wiem, kupić i patrzeć, jak wygląda, na przykład porównywać te wskazania do tych ustaleń panelu ekspertów, o których pan wspomniał w ramach badania WHO. Oczywiście można, natomiast tu znów trzeba zauważyć, że z prawnego punktu widzenia, żeby na przykład przeprowadzić interwencję w związku z jakimiś przekroczeniami hałasu, czyli na przykład, nie wiem, mieszkamy przy fabryce, która jest bardzo głośna, w związku z czym chcemy zmusić jej właściciela do ograniczenia tego hałasu, to wówczas taki pomiar musi być wykonany przez tak zwane jednostki certyfikowane, czyli jakieś laboratoria, które mają certyfikat na to, że mierzą dany rodzaj hałasu zgodnie z daną normą i w odpowiedni sposób. Same mierniki poziomu dźwięku, czyli tak zwane sonometry, one też muszą być kalibrowane i muszą spełniać określone normy. W związku z czym, powiedzmy, że z takiego punktu widzenia precyzji pomiaru, no to dla przeciętnego Kowalskiego raczej taki sprzęt nie jest dostępny. Natomiast jeżeli ktoś chce sobie tak doraźnie taki hałas mierzyć, to można się wyposażyć w takie tańsze mierniki, które można gdzieś tam znaleźć, choćby na portalach aukcyjnych czy w sklepach internetowych. Myśmy kiedyś sprawdzali ich dokładność i ona nie była taka zła. To były odchylenia rzędu decybela, więc powiedzmy, że na takie nasze potrzeby, żeby się ogólnie zorientować, jak jest głośno, to one by się sprawdzały. Natomiast tutaj też warto wspomnieć, że jakby wchodząc głębiej w ten las akustyczny, oczywiście jest coraz więcej drzew, w związku z czym potem się okazuje, że na przykład są inne normy na mierzenie izolacyjności tak zwanych przegród, czyli na przykład to, ile mogę słyszeć sąsiada i tak dalej. Więc na to jest cała masa norm i budowlanych, i właśnie związanych z pomiarami. Natomiast na takie, tak jak mówię, doraźne działanie, takie proste sonometry pewnie się sprawdzą. A to jeszcze takie pytanie już na zupełny koniec. To co, czy w jakikolwiek sposób obywatel, kiedy jest narażony na ten hałas, jest to notoryczny hałas, to co on może, gdzie on miałby się zwrócić, do kogo może prosić o pomoc, jakąś interwencję, gdzie złożyć jakiś wniosek? To znaczy, z prawnego punktu widzenia odpowiedzialny zawsze jest zarządca danego obiektu. Tu znowu jest trochę problem, bo o ile to jest, powiedzmy, jakiś zakład przemysłowy, który wiadomo, do kogo należy, to może być to dosyć łatwe, żeby do niego dotrzeć, ale na przykład w mieście no robi się problem, no bo teraz mamy drogę i teraz pytanie, czy to zarządza nią zarząd dróg miejskich, czy zarządza nią ogólnie miasto, czy jakiś konkretny urzędnik ma na to wpływ. Natomiast tak czy inaczej, najpierw trzeba złożyć skargę i wówczas na podstawie tej skargi powinien być właśnie wyznaczony jakiś laboratorium, które przeprowadzi pomiar tego hałasu. Jeżeli ten pomiar rzeczywiście wykaże, że te przekroczenia są, to wówczas powinna już być decyzja o wdrożeniu właśnie jakichś działań zmierzających do zmniejszenia tego hałasu. W Poznaniu to się odbywa tak, że jeżeli mieszkańcy piszą skargi na jakieś źródła związane z hałasem w mieście, to one trafiają chyba do Wydziału Ochrony Kształtowania Środowiska. Ten wydział wówczas zleca oczywiście odpowiedni pomiar. Jeżeli ten pomiar zostanie przeprowadzony i zostaną wykazane rzeczywiście przekroczenia, to w następnym planie ochrony środowiska przed hałasem jest wprost napisane, że była skarga, skarga została uznana za zasadną i w związku z tym, co należy przeprowadzić, żeby ten hałas zmniejszyć. A to faktycznie później się dzieje, że te zalecania są wykonywane, że ja mam takie doświadczenie a propos, czy takie bardziej obserwacyjne, że no często na przykład Najwyższa Izba Kontroli publikuje jakieś raporty, daje jakieś zalecenia, ale one trafiają do szuflady. No,
Tutaj oczywiście jest kwestia tego, czy tak naprawdę, czy mamy na to środki, bo to często się wiąże na przykład z przebudową danej ulicy i również się wiąże z tym, czy jakby nie zostały zaniedbane wszystkie możliwe działania, które miasto mogło podjąć. Oczywiście można od tego składać odwołanie do wojewody i tak dalej, natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że to niestety najczęściej, jeżeli to jest większy problem, który właśnie wymaga jakiegoś remontu, przebudowy i tak dalej, to to niestety jest wpisywane gdzieś tam na listę priorytetów i to trochę czasu zajmuje, zanim zostanie zrealizowane. Natomiast w Poznaniu, z mojej perspektywy, rzeczywiście niektóre z takich ulic zostają przebudowane, chociażby przebudowa ulicy Winogrady, gdzie wprowadzono, no, zawężono mocno jezdnię, wprowadzono zielone torowisko tramwajowe. Ta przebudowa wynikała w dużej mierze właśnie z przekroczeń hałasu, który tam wcześniej był. Także to jest często też tak, że część z tych inwestycji drogowych w danych sytuacjach, czy torowych, wiąże się również z tym, że po prostu trzeba je zrobić właśnie dlatego, żeby ograniczyć hałas. Tak jak mówię, jednak to jest perspektywa najczęściej, no, spokojnie kilkuletnia. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był dr Jan Felcyn z Katedry Akustyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie doktorze. Dziękuję. A z Państwem żegna się Rafał Górski. Zapraszam za tydzień na kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!